Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność z Państwem mieć dzisiaj zajęcia. Goszczę tutaj w Waszych murach, Waszej uczelni na zaproszenie Waszych władz. No, przyjąłem to z wielkim takim szacunkiem i poproszono mnie, że będę miał wykład z tak dużą liczbą osób. To jest prawie 1300 osób w różnych audytoriach. No, czuję tremę olbrzymią. Myślę, że Wy mi pomożecie, uśmiechając się do mnie, podniesiecie mnie na duchu. Proszę Państwa, tematem naszego wykładu dzisiaj jest proces poznawczy w naukach przyrodniczych. Chciałbym Państwu zaproponować pewien schemat poznawczy. Ten schemat poznawczy, ja zrobię go na przykładzie akademickich przykładów, posługując się fizyką deterministyczną, ale chciałbym, żebyście ten proces poznawczy jako proces myślowy przenieśli w każde inne dziedziny swojego życia. Dobrze? Zrozumienie jego pozwoli Wam w przyszłości, jak i obecnie, podejmować pewne trudne decyzje, zrozumienie pewne i na pewno Wam się w czymś to przyda. Proszę Państwa, postrzegamy rzeczywistość, w której się rozwijamy. Człowiek podporządkowuje sobie przyrodę, postrzega tą rzeczywistość za pomocą naszych zmysłów. Ile tych zmysłów mamy? Mam pytać z tyłu. Słucham. 4. Kto ma więcej? Śmiech to znaczy jak? Ile jest? 5. Kobiety jeszcze mają 6, intuicja. Mamy wzrok, słuch, dotyk, powonienie. Co jeszcze? Smak. Proszę Państwa, musimy sobie uświadomić, że na etapie, na którym my jesteśmy, nasze zmysły rejestrują rzeczywistość w sposób analogowy. Tą świadomość nie wiem, czy wszyscy mają, bo różnią nas różne wydziały. Macie, tu jest elektronika, architektura, prawda, technologia mechaniczna i inne, ale rejestracja przez nasze zmysły jest w sposób analogowy. Czyli przy obecnej technice z góry skazana na niepowodzenie, ponieważ ilość informacji, którą możemy uzyskać tą drogą, jest mniejsza, ponieważ sygnały analogowe mogą być w różny sposób zakłócane. Człowiek, chcąc doskonalić swoje narzędzia poznania, buduje inne urządzenia, które pozwalają mu tą rzeczywistość zastępować w inny sposób. I dzisiaj każdy z nas już nie słucha muzyki w sposób analogowy, tylko cyfrowy. Ogląda obraz, wizję w sposób cyfrowy i posługujemy się cyfrą. Świat cyfry rozrósł się w monstrualny, olbrzymi świat. Czy my się w tym świecie odnajdziemy, odnajdujemy? Czy ten świat nie jest dla nas zagrożeniem? Jeżeli popatrzymy, że internet jest tym wirtualnym światem, który człowiek sobie stworzył, musi mieć świadomość, żeby w tym wirtualnym świecie, jakim jest internet, między innymi, nie zginąć. Niebezpieczeństwa, które czyhają nas w internecie, sami wiemy, jakie są. Zgoda? Więc musimy bardzo roztropnie postępować w tym wszystkim, i mieć tą świadomość. No niestety, technologia wymusza coraz to nowsze rozwiązania i ten świat cyfry będzie się coraz bardziej rozrastał i my będziemy się czuli coraz lepiej albo coraz bardziej zagubieni. Świadomość nasza tego nie powinna nam pozwolić czuć się źle w tym świecie. Proszę Państwa, moim celem jest przedstawienie, jako że wszyscy z nas zajmujemy się nauką i każdy z nas jakąś maleńkie ziarneczko, piaseczku tej mikrowiedzy wnosi w świat nauki, chcę Państwu zacząć przedstawiając od pewnego schematu ogólnej nauki, nauk przyrodniczych, który my jako ci inżynieriowie nauk technicznych, politechnicznych istniejemy. Ten świat jest bardzo skomplikowany, pozwoliłem sobie to zrobić na przykładzie wszystkich teorii, które obecnie istnieją. Starajmy się to tylko wzrokowo prześledzić, popatrzeć. Teorie, które są już rozwiązane, ich nawet dziwne nazwy, a są w kwadracikach dopełnionych, są teoriami zamkniętymi, zweryfikowanymi doświadczalnie, służą nam jako prawa. Są teorie, które cały czas rozwijamy. Widzimy tutaj na przykład kawałeczek, widzimy tą teorię, jednolitą teorię fundamentalnych oddziaływań, które czeka na wasze pokolenia do rozwiązania. Te teorie czekają na was. Miejmy świadomość, że cały świat możemy ująć w dwóch jak gdyby systematykach, mianowicie teorii mikroskopowych i teorii makroskopowych.
Te dwa światy, czy mają coś ze sobą wspólnego? No są, my sobie je wyobrażamy. Dzisiaj możemy w świecie makroskopowym lepiej się czujemy, ponieważ wszystkie teorie, które dotyczyły tej części, są to teorie deterministyczne, czyli wyrosły z takich klasycznych nauk jak mechanika newtonowska. Natomiast teorie już w teorii mikroskopowych, ale również i w teorii makroskopowych, teoria na przykład grawitacji, widzimy, że bez mechaniki kwantowej dalszy etap rozwoju tych rzeczy nie jest możliwy. Człowiek stanął na rozdrożu. Kulturowo opanował pewne doświadczenia z fizyki deterministycznej. Wyrastaliśmy, ucząc się fizyki, w mechanice klasycznej, newtonowskiej. Teraz popatrzmy, w tym świecie deterministycznym zagadnieniem podstawowym było pokazanie, gdzie się coś znajduje, czyli układ kartezjański x, y, z i czas był tym deterministycznym elementem, który pozwolił nam określić dokładnie miejsce, o którym będziemy mówili. Tak samo nasza obecność tu, no kolega jak ma na imię? Michał. Michał siedzi w tym miejscu x, y, z, określimy w tym czasie, jednoznacznie jest określony. Proszę Państwa, te teorie były słuszne do rozwiązywania zagadnień świata makroskopowego. Kiedy przekroczono pewne granice, zauważono, że część zjawisk w żaden sposób nie można tymi istniejącymi teoriami już opisać. Wchodzimy w świat indeterministyczny. W świecie indeterministycznym nasz układ x, y, z i czas zostaje zastąpiony funkcją falową. Czyli co? Funkcja falowa to jest nic innego jak prawdopodobieństwo zaistnienia na przykład w tym miejscu, gdzie kolega Michał siedzi, jakiegoś zjawiska. Pojawia się słowo prawdopodobieństwo. Z wami z doświadczenia szkół średnich, średnich wiemy, że tam, gdzie pojawia się prawdopodobieństwo, nasza percepcja, nasza wyobraźnia zaczyna nam nie być w pełni przez nas rozumiana. Zgoda? Jak rzucamy monetą, wiemy, że prawdopodobieństwo by rzucenia reszki jest taka, ale jak mamy powiedzieć, ile razy należy rzucić monetą, żeby prawdopodobieństwo wyskoczenia orła była tyle i tyle procent, już się zaczynamy, w tym rachunku matematycznym zaczynamy się gubić. To samo stało się w indeterminizmie. Proszę Państwa, minął wiek XX. Popatrzmy, co nam wiek XX zostawił jako dorobek, z którego my już będziemy korzystać. Mianowicie następujące teorie, szczególną teorię względności, mechanikę kwantową, kwantową teorię pola, ogólną teorię względności. Wszystkie te teorie deterministyczne. Zostały zagadnienia do rozwiązania, które jak sami Państwo wiecie, są strasznie trudnymi zagadnieniami. Ja nie będę ich tutaj szczegółowo omawiał, ale przez kilka przeźroczy i Wasza uwaga skupiona na tych przeźroczach postara się Wam zrozumieć, jakże złożone są te zagadnienia, które są do rozwiązania. To jest problem pomiaru, problem nieskończoności i zagadnienie osobliwości. Te zagadnienia to pole do popisu Waszych umiejętności intelektualnych w przyszłości. Proszę Państwa, żeby odnieść teraz, popatrzmy, co to jest, jak ten problem pomiaru. Może ja przestanę troszeczkę mówić, a Państwo skupcie się i starajcie się te dwie plansze przeźrocza w dużym skupieniu sobie przyswoić. Dobrze? Żebym ja Was rozmową, mówieniem nie rozpraszał. Popatrzmy interakcji między obiektem, który mamy mierzyć, a narzędziem, który chcemy to zmierzyć. Gdzie ta granica mierzalności jest? Dobrze? Czytajmy. Widzimy, że ta reakcja fotonu z tak dużym ciałem nie będzie zauważona przez to ciało. Ale jeżeli my teraz chcemy zmierzyć co? Elektron, którego rozmiary są 10 do minus 15, wyobrażamy sobie tą wielkość, to musimy zwrócić uwagę na pewne uwarunkowania energetyczne. Popatrzmy dalej. I widzimy, że to zagadnienie pomiaru będzie bardzo trudne. My fotonu już drobniej
nie potrafimy podzielić. Więc istnieje pewna granica. Ja myślę, że ci, co uczyli się elektrotechniki, mogą to łatwiej zrozumieć, przyswoić się, że na przykład mierząc prąd amperomierzem, ten amperomierz część energii pobierał ze zjawiska. Rozumiemy. I to wprowadzało pewien błąd metody. Odpowiedni dobór rezystancji wejściowej tego amperomierza powodował, że mierzyliśmy dokładniej lub mniej dokładnie. Zgoda? Tu przechodzimy w skalę nano, gdzie oddziaływania między jednym fotoniem, jednym elektronem zaczynają być bardzo istotne. Czy człowiek rozwiąże te rzeczy? Oczywiście na pewno. Będzie posługiwał się innymi sposobami, innymi narzędziami, innymi eksperymentami, gdzie w sposób pośredni będzie mógł wnioskować o rzeczach, które go interesują. Przejdźmy więc dalej. Następnym problemem jest osobliwości. Punkt, to też może w skupieniu prześledźmy. No i tu dochodzimy, że jedną z osobliwości jest czarna dziura. Nie będziemy roztaczać teorii tutaj, bo nie jest moim celem mówienie o mechanice kwantowej, ale chciałem zasygnalizować, co to jest. Przejdźmy dalej. Zagadnienie nieskończoności. I tu zwróćmy uwagę, bo to zagadnienie ma taką historię i do dzisiaj jest dalej nierozwiązane. I popatrzmy. Odkryto pierwiastek kwadratowy z dwóch. Starożytność myślała, że tylko będzie operowała w liczbach naturalnych. Do jakiego stopnia było przeświadczenie, że liczba naturalna będzie panaceum na wszystko? To nawet za to, że zajmowano się tym, żeby trzech członków tego bractwa, które zaczęło to zagadnienie podnosić, no musiało, że tak powiem, być skazane na niebyt. I teraz popatrzmy, jak współczesność to zagadnienie rozwiązuje. I tu dochodzimy do pewnych teorii, do zagadnienia, które były rozwiązywane przez Cantora, jego teorii, topologii, jako fundamentu wszystkich nauk matematycznych. I te zagadnienia są rozwiązywane. Czy do końca? Popatrzmy, jakimi stwierdzeniami. I popatrzmy na następny. I zwróćmy na słowa, które są tutaj podkreślane. W tej nieskończoności odległości jest tyle samo milimetrów, ile centymetrów, tyle samo metrów, co kilometrów, a w nieskończonym czasie tyle samo sekund, minut, godzin i tak dalej. Jeżeli my weźmiemy prostą, ile na proste jest punktów? Nieskończoność. Jeżeli weźmiemy płaszczyznę, ile na płaszczyźnie jest prostych? Nieskończoność. Jeżeli weźmiemy przestrzeń i mamy nieskończoność, nieskończoność, czy potrafimy sobie to wyobrazić, a to trzeba wszystko ująć. To czeka na was. Przejdźmy dalej. Proszę państwa, jak w każdym życiu są różne przełomy. Chcąc pokazać, starałem się wybrać dwa przełomy, które w moim odczuciu subiektywnym odgrywały istotną rolę. Był to rok 1936, gdzie spotkali się uczeni w Kopenhadze. Debata między Albertem Einsteinem, Nilsem Borem na temat podstaw mechaniki kwantowej. Debata, która dała początek indeterminizmowi. Debata, która kończyła z determinizmem. Debata, która zaczęła burzyć porządek wszystkich nauk dotychczas stworzonych. Debata, która pokazała, że ci, którzy pracowali i z przyzwyczajenia myśleli, że będą w nieskończoność, tylko tkwili w determinizmie, okazała się dla nich niepowodzeniem. Einstein, który nigdy nie dopuszczał, mimo że sam uważany jest za twórcę mechaniki kwantowej, bo wynalazł efekt fotoelektryczny, ale był przeciwny rozwojowi, ponieważ dla niego ta funkcja falowa i uwarunkowania matematyczne przekraczały jego intelektualne możliwości. Robił wszystko, żeby nie dopuścić do rozwoju indeterminizmu.
druga grupa młodych ludzi skupionych wokół Bohra, no, rozwiązywała to. De Broglie, Schrödinger, Planck i Bohr odkrywali swoje prawa, pokazywali, że tylko indeterminizm jest w stanie dalej prowadzić do rozwoju nauki. Równanie Schrödingera na pewno znacie, jego rozwiązanie, funkcja falowa w różnych postaciach i tak dalej. Atmosfera była nieprzyjazna. Chcąc zdeprecjonować wartość uczonych tych młodych, Einstein twierdził, że jest to fizyka chłopców. Mówiono cały czas o prawdopodobieństwie, więc wyśmiewał, że nie jesteśmy w kasynie. Bóg nie gra w kości ze światem. To są słowa Einsteina. Posępny Bohr, który bardzo mało mówił, na końcu powiedział, ależ drogi Albercie, przestań mówić Panu Bogu, co ma robić. Atmosfera tej debaty była trudna. Była, jak wyglądała, popatrzmy na przeźrocze. Pierwszej strony w Kopenhadze ukazało się czasopismo, które to jest pierwsza strona, pierwsza okładka. Dwóch panów, Bohr i Einstein w tej pozycji, a pośrodku nich sędzia, który stworzył matematyczne uwarunkowania połączenia determinizmu z indeterminizmem. Po dwóch latach okazało się, że to była finezyjna teoria matematyczna, która niestety była fikcją. Udowodniono, że nie jest to wszystko prawdziwe dopiero później. A wydawało się, że to będzie takie łagodne przejście do indeterminizmu. I drugi efekt, który Państwu chciałem przytoczyć, to jest druga debata, która odbyła się w 1994 roku. Ja myślę, że to już za Waszego życia, czy jeszcze nie? Tak, fajnie. To jest między dwoma uczonymi, których łączyła relacja mistrz i uczeń. Penrose, który był nauczycielem Hawkinga. Na pewno książki tych panów znacie. Jedna książka, Krótka historia czasu, najbardziej poczytna książka na świecie w historii świata. I druga bardzo ciekawa książka, Nowy umysł cesarza Penrose. Polecam ją, wspaniała rzecz, która w sposób bardzo przystępny potrafi tłumaczyć uwarunkowania świata indeterministycznego. Debata miała charakter zupełnie inny. Każdy z nich wygłosił 6 wykładów naprzemiennie, a jak wyglądała atmosfera, to jest właśnie zdjęcie z tej debaty. Występowali razem, byli zawsze po przeciwnych stronach pewnych teorii, które wygłaszali, ale tak wyglądała ta debata. Proszę Państwa, tym krótkim wstępem o tym determinizmie, indeterminizmie, chciałem pobudzić Waszą ciekawość, że ten świat są ludzie, którzy dbają o to, żeby to w jakiś sposób zapisać dla potomnych, ująć w pewne ramy logiczne całości i żeby to jako takie dobro kulturowe całej ludzkości przetrwało następne wieki. Ja myślę, że Wy swoim rozwojem intelektualnym do tego się dołączycie, budując swoje umiejętności. Żeby je pobudzić, chcę Państwu przedstawić proces poznawczy, który ma być pewnym takim narzędziem, panaceum na sposób, jak podchodzić do pewnych zagadnień. Jeżeli go zrozumiemy i zaczniemy go stosować w różnych warunkach naszego życia, w różnych uwarunkowaniach, na pewno odniesiemy sukces. Proszę Państwa, przejdźmy teraz do procesu poznawczego. To, co przedstawione jest tutaj w postaci tych bloczków, nie jest żadną materialną rzeczą. To wszystko jest pewna uwarunkowania intelektualne, które powstają w naszej głowie. To w naszej głowie my, jako obserwatorzy otaczającej nas rzeczywistości, czyli tego pola zjawiska, budujemy w swoim umyśle pewien obraz świata. Jak ten obraz świata wygląda? Popatrzmy na uwarunkowania. Tu słyszałem, że są koleżanki z architektury, tu są mechanicy. I teraz weźmy obiekt, którym jest drzewo. Stojące drzewo. No, załóżmy rozkwitające na wiosnę. Mróz ścisnął, ale na pewno przyjdzie wiosna. Popatrzmy na to drzewo. Jakimi słowami architekt opisze drzewo? Wspaniała, soczysta zieleń, rozpostarta na brązowych konarach wiekowych dołoży jeszcze, dobrze mówię? Przez grzeczność się uśmiechajcie, a nie krzywcie. No, a mechanik popatrzy i mówi tak, wysokość 12 metrów, szerokość 8, pień, średnica metr. Popatrzcie, jak
w ogóle różne rzeczy opisu tego samego obiektu wynikają z pewnych uwarunkowań środowiskowych, intelektualnych, w których te osoby się rozwijały. Zgoda? Prawda? Teraz jak to ujednolicić, bo mamy to samo drzewo opisać. Więc ja proponuję ten schemat poznawczy, że staramy się jako obserwatorzy naszymi niedoskonałymi zmysłami lub zmysłami naszymi uzbrojonymi w coraz to nowsze środki techniki, prawda, budować w naszym umyśle model fizyczny. Cóż to jest ten model fizyczny? I teraz zaczynam definicję modelu fizycznego. Jest to umiejętność, czyli pewna cecha osobnicza. Jest to umiejętność wyodrębnienia z pola zjawiska wszystkich wielkości fizycznych. Umiejętność wyodrębnienia. Jeżeli nie mam tej umiejętności, mój model fizyczny może być bogatszy lub biedniejszy, lub uboższy. Zgoda? Jest to pewna umiejętność. Druga. Budujemy następnie model matematyczny tego wszystkiego. Czyli cóż to jest model matematyczny? I też używam słowa klucza umiejętność. Wyodrębnienie z modelu fizycznego tych wielkości matematycznych, które potrafię zapisać w postaci równania. Zgoda? Więc widzimy, że ta umiejętność to jest nasza inteligencja, nasz sposób postrzegania, nasz sposób analizy, na sposób syntezy. To się wszystko robi w naszej głowie. Rozumiemy? I następny model to jest model metrologiczny. Cóż to jest? Jest to model polegający na tym, że umiejętność wyodrębnienia z modelu matematycznego tych wielkości fizycznych, które na danym etapie techniki potrafię zmierzyć. Dobrze? Ponieważ jesteśmy niedoskonali i zawsze możemy się pomylić, to musimy dokonać tak zwanego procesu weryfikacyjnego. Jeżeli nasz model matematyczny nie jest zgodny z tym, co żeśmy zmierzyli, to po drodze żeśmy popełnili jakiś błąd. Albo eksperyment jest niewłaściwy, albo nie wszystkie wielkości fizyczne żeśmy zauważyli. Prawda? Zgoda? Student biegnący na wykład dzisiaj inauguracyjny porusza się z prędkością V. Z jakiego wzoru to wyznaczymy? Jakie wielkości zauważamy fizyczne? Upływający czas T i ubywająca droga między salą a jego startem. Zgoda? Czyli możemy wyznaczyć prędkość? W jaki sposób? Podzielić drogę przez czas. Czy to jest właściwy wzór? Czy to jest właściwy model? Czy wszystkie wielkości żeśmy zauważyli? Nie, proszę Państwa. Co? A właśnie, zauważamy, że student, żeby nie rozbił tej sali, musi zahamować i wejść. Czyli widzimy, że będzie ruch opóźniony. Ale jak zaczyna, to jest przyspieszony. I zgodnie z prawami dynamiki, jeżeli na ciało działa stała siła, to ciało to porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Zgoda? Więc widzimy, że jedną z wielkości, którą w tymże prostym przykładzie żeśmy nie zauważyli, jest to, że nie uwzględniliśmy przyspieszenia. Zgoda? Czy czujemy to wszyscy? Architekci też. Ma to czucie tak przy zamknięciu oczu? Jest, dobra. Proszę Państwa, i teraz, żebyśmy sobie lepiej przyswoili, uzmysłowili ten proces poznawczy, ja postarałem się skonstruować takie przykłady typowo akademickie, wyidealizowane, które pokażą nam, jakie mamy kłopoty na poszczególnych etapach, czyli wyznaczania tychże poszczególnych modeli. Te sprzężenia zwrotne to kryteria weryfikacyjne. Kryteria, które musimy się cofnąć z powrotem do pierwotnego postrzegania, zobaczenia, czy wszystkie wielkości i tak dalej, i tak dalej. I pierwsze zadanie do rozwiązania. Będzie czas na zastanowienie się. Mianowicie mamy pole zjawiska, dwie kule. Kule są metalowe, idealne, identyczne. Do kul dostarczamy jednakowe ilości ciepła kół. Jedna kula wisi na nieważkiej nici, druga kula leży na nieważkim podłożu. Pytanie jest, temperatura której kuli będzie wyższa? No i zastanówmy się, jeżeli ktoś ma jakieś rozwiązanie, niech go zatrzyma albo podniesie paluszek, ja podejdę i mi szepnie do ucha i powiem, że tak lub nie. Dobrze?
Jeżeli będziemy mieć kłopoty z rozwiązaniem tego, to zrobimy to poprzez demokratyczne głosowanie. Dobrze? Wolicie głosowanie? Jesteście pewni, że... Tak? Dobrze. Czy ktoś ma już jakieś rozwiązanie? Nie, na razie jest konsultacje, no. Podchodzę do pana, tak? Co? Dobrze, już komentuję. Kolega stwierdził, że jest jeden punkt styku, tu i tu. No, punkt styku, nie wiem, co to jest punkt styku, ale ja rozumiem, że jest jeden punkt, w którym jest zawieszony lub podparta kulka. Czyli kolega sugeruje, że przez ten punkt może być przewodzone ciepło. Nie, ale to jest idealne wszystko. Zakładamy, że wymiany ciepła między kulami a otoczeniem, czy przez unoszenie, konwencję, przewodzenie nie występuje. Proszę? Identyczne. No, możemy powiedzieć, że tak są usytuowane, że na tej samej wysokości. Taka sama. Żadne wiatry nie wieją. Nie ma schładzania, nie ma żadnej wymiany ciepła między kulami. Dobrze, czyli pan twierdzi, że jest ta sama temperatura. Dobrze. Dobrze państwa, żeby przyspieszyć troszkę, bo tych przykładów jest więcej, to ja zapytam, kto jest za tym, że temperatura kuli A jest wyższa? Paluszek do góry. Jeden, dwa, trzy, cztery. Na tej samej. Pięć, sześć. No, wyrastają grzyby, chyba od Wilżidzie. Dobra, sześć. Kto jest za, siedem. Kto jest za tym, że kula B? Raz, dwa. Taki mani architektoniczny. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze. A kto jest za tym, że obie kule mają jednakową temperaturę? O, las rąk, to nie doliczę. Fajnie, udało mi się. Proszę państwa, widać, że wy jesteście przygotowani tylko do demokratycznych głosowań. I najlepiej jest zawsze stanąć po środku, czyli powiedzieć, że obie kule. Jeżeli trzeba wachnąć na prawo, to jest krok. Na lewo tak samo krok, ale z lewa na prawo czy z prawa na lewo to już są dwa kroki. To już jest niebezpieczne. Więc widać, taka zachowawczość u was występuje. Ale drążmy skałę dalej. Proszę państwa, pomogę. Jeżeli kule są identyczne i są metalowe, i jeżeli je nagrzewamy, to co się z tymi kulami może stać? O, rozszerzyć się mogą. Tak, bardzo dobrze. Czyli znajdujemy pewien proces fizyczny, model fizyczny, kule nam się rozszerzają. Czy mamy dalsze jakieś takie spostrzeżenia dalsze idące z tym rozszerzaniem kul? Jeżeli nie mamy, to ja pozwolę sobie rozszerzać te kule. Patrzmy, co się dzieje. Temperatura nam rośnie, kule się rozszerzają. Zauważamy coś jeszcze? Przesuwa się środek ciężkości. Wspaniale. Czyli widzimy, że tej kuli, która leży, środek ciężkości już się przesuwa do góry. Tej, która wisi, obniża się w dół. Jeżeli kula podnosi swój środek ciężkości, robi to kosztem dostarczonej energii. Czyli część energii cieplnej, która zostaje dostarczona, zostanie zamieniona na pracę zmiany środka ciężkości, czyli zmiany energii potencjalnej kuli. Zgoda? A teraz co się dzieje z kulą, która wisi? Obniża się środek ciężkości. Czyli kula zyskuje, bo energia potencjalna maleje. Wzrasta energia kinetyczna, czyli energia wewnętrzna kuli. Czy możemy powiedzieć, temperatura której kuli będzie wyższa? Której? Tej wiszącej. Czy mamy rozwiązanie? No to idealne. A co żeśmy nie mówili, że co? Ale co ma grawitacja do czego? Bo nie. No dobrze, ale występuje na naszej planecie. Po co mamy na inną planetę jechać?
No idealnych w sensie wymiany konwencji ciepła, bo o to było pytanie, a ja nie mówiłem, że są tak idealne, że nawet grawitacji nie ma. No grawitacja jest zawsze. Dobrze, mamy rozwiązanie, czyli zakończyliśmy pierwszy proces naszego procesu poznawczego, wyodrębniliśmy zjawiska fizyczne, które pozwoliły nam na to. Sprytne, co? Możecie szachować tym sąsiadów. No tak. Proszę Państwa, i teraz co? Przejdźmy do konstrukcji modelu matematycznego. Model matematyczny jest prosty, bo robimy bilans cieplny dla kuli A i B. Łatwy, prawda? No i w dalszych poczynaniach wyliczamy, podstawiając pewne dane dla mosiądzu, załóżmy, i wyznaczamy, że różnica temperatur jest 1,2 razy 10 do minus 4 stopnia Celsjusza. Czy potrafimy tą temperaturę zmierzyć? Ktoś widzi, jak tą temperaturę zmierzyć? Widzę, pani kiwa głową. Pani z Bułgarii jest? Proszę? Nie. Czyli nie potrafi pani zmierzyć tego. Nie da rady. Za mało. Kto widzi sposób? No. Termowizja jest takie pojęcie, jest wam bliska. Analiza promieniowania ciała doskonale czarnego i analiza tego promieniowania pozwoli zmierzyć tą temperaturę? Myślę, że tak. Czyli już jesteśmy na tym etapie techniki, że taką różnicę temperatur jesteśmy w stanie zmierzyć. Oczywiście nie termometrem, gdzie wbijemy w jedną lub w drugą kulę, prawda, bo to się nie da. Rozumiemy. Proszę Państwa, wracając do początku, z czym żeśmy mieli kłopoty w tym zadaniu? Z zauważeniem odpowiednich zjawisk fizycznych, które występują w tym procesie. Zgoda? Już model matematyczny to był prosty bilans cieplny, nie było z tym kłopotu. Czy fajne było zadanie? Czad? Czadowski? Jakie? Czad. Aha. To takie trujące? Nie. Takie zadymiane. Dobrze. Proszę Państwa, nie, ja się od Was też uczę. Mówcie te terminy, żebym przyjechał i był au courant w tematyce młodzieżowej, nie? Wrócę na salę wykładową i mówię, teraz walnę czadem. Co? I od razu, no widzicie, jestem zrozumiały i ten kontakt, fuzja, przepływ informacji jest zupełnie inny. Ja walę czadem, był uśmiechem i jest czadząco, nie? Dobrze. Proszę Państwa, możemy przejść do drugiego przykładu. Jesteście zainteresowani. Ile tych przykładów ma być? Dużo. O, ale to do nocy tu chyba nas nie pozwolą nam siedzieć. Dobrze, to nie gadajmy, przejdźmy dalej. Mamy następny przykład. Proszę Państwa, jest idealny wózeczek, ale grawitacja działa, panie kolego. Poprosiłem operatorów, żeby nie wyłączali dla tej sali w czasie tego wykładu. Proszę Państwa, mamy wózeczek o masie M. W wózeczku znajduje się woda. Do wózeczka wpada kropla wody o masie M małe w odległości L od środka ciężkości wózeczka. Pytanie, co się stanie, jeżeli kropla wpadnie do wózeczka? Proszę bardzo, słucham przypuszczeń intuicyjnych spostrzeżeń. Bardzo proszę. Przesunie się moje lewo. W tą stronę. Dobrze. Kto jest innego zdania lub coś innego zaobserwował? Aha. Czyli jeżeli warunki są idealne, a one są, czyli najpierw przesunie się w prawo, a potem w lewo i będzie tak się, jak to pan mówił, co? Tak. Zjawisko fali. Wahadła, będzie się tak, coś w tym rodzaju. Dobrze. Kto jest innego zdania? No to wszyscy jesteśmy bliscy. Ale czym pan się kierował, że najpierw w prawo, a potem w lewo? A koleżanka miała to, że w prawo. W lewo, tak. Bo uwarunkowania jakieś inne niż naukowe decydują od... Aha, od strony, której patrzymy. Rozumiem.
No, no, to mi pan taki przykład, ale nie mogę publicznie powiedzieć, bo podglądałem kiedyś koleżankę, to faktycznie, że jak z góry patrzyłem, nic nie widziałem, ale jak od spodu zupełnie inaczej. No, no, no. Dobrze, no, no. No, od strony, której patrzymy, słucham. Czego wy się tak śmiejecie? Ja nic złego na myśli nie miałem, drogi kolego. Pan też? Dobrze, no. Grzesznik do grzesznika się przy... Dobrze, no słucham. Aha, dobrze. Bardzo proszę. I co się stanie z wóżeczkiem, jeżeli kropla ujednolici? Tak, to o ile wózeczek się przesunie? Aha, czyli przesunięty w prawo, o ile nie mam pojęcia. Jest to pewne pojęcie też. No tak, no bo deterministycznie określa pan, że co do wielkości o ile się przesunie, nie jest jeszcze znana, ale przesunie się. Dobrze. No to inaczej. Byliście kiedyś na plaży, rzucaliście kamieniami do wody? Jak kamień wpadał do wody, to co, żeście zauważali? Rozchodzi się fala. Po powierzchni rozchodziła się fala. Tak? Jaka? No i tu się zaczyna dylemat. Ko czy kulista? Od kuli czy od koła? Od koła czy od kuli? A dlaczego od kuli, a nie od koła? Na płaszczyźnie. No, no. No dobra, już to zostawmy sobie na późniejsze dywagacje w domu. Rozejdzie się fala po płaszczyźnie kolista. I rozchodzi się fala. I proszę Państwa, obserwujmy, co się dzieje. Ja po taką animację zrobiłem, żeby to uzmysłowić, bo pewne procesy dynamiczne są, jak się okaże, bardzo trudne do uchwycenia. O, widzimy ten moment? Fala dotknęła, przekazuje i przesuwa wózeczek. W tym czasie z prędkością rozchodzenia się fali, fala dociera do drugiego brzegu, zatrzymuje wózeczek, ponieważ nie ma tarcia, a jest grawitacja. Wózeczek będzie się, tak jak pan wymyślił, kołysał. Tak? Będzie się wahał. I teraz jest pytanie, jak kolega, o ile wózeczek się przesunie? Czyli model fizyczny mamy zakończony? Mamy. Fala spowodowała, że część energii została przekazana po prawej stronie ściance, która była bliższa, a potem do drugiej ścianki i zaczął się wózeczek wahać. Zgoda. Model fizyczny mamy. Łatwiejszy był niż w pierwszym przykładzie? Łatwiejszy, prawda? No doświadczenia rzucania kamieni w wodę robią swoje w młodości. Tak? Czyli te uwarunkowania kulturowe miały istotne znaczenie. No dobrze, a teraz model matematyczny. Kto by się posilił na model matematyczny, jak to rozwiązać? No, no jest to proces dynamiczny, więc widzimy, że nasza percepcja w postrzeganiu, kiedy następuje zmiana wielkości, jest utrudniona. I to chyba wszyscy zauważamy, prawda? Więc często łatwiej nam operować polami statycznymi niż dynamicznymi, ponieważ nie wiemy, w którym momencie co się dzieje, a percepcyjnie nie potrafimy zrobić takiej stop klatki na jakieś rzeczy. Zgoda? Tak? Wy zauważacie to? W swoich, że tak powiem. Dobrze. Przejdźmy więc dalej. Proszę Państwa, mamy z tego dynamicznego procesu, wyłońmy dwie pozycje, takie stop klatki. Pierwsza pozycja to jest ta, kiedy mamy wózeczek i kropla ma wpaść do wózeczka i to jest opisane pewną wielkością statyczną. I po wszystkich tych procesach rozchodzenia się, dochodzenia do ścianki, mamy drugi stan, gdzie wózeczek się przesunął o x w stosunku do pierwotnego środka ciężkości, ale masa wózeczka wzrosła nam m plus m małe. Zgoda? OK? Dobrze? I teraz, czy na podstawie tego rysunku widzimy coś, co możemy zapisać i ze sobą porównać? No bo często było pytanie, to rozwiążmy równanie fali, podnieśmy do kwadratu, będziemy mieć energię, którą fala przekaże, ale co z tego? Zauważymy, że byty, tworzenie bytów równań matematycznych się rozrośnie, w których się zgubimy. Może jest to jakaś droga, ale czy najlepsza?
No rozbudowanie modeli matematycznych należy do wielkiego takiego naukowego podejścia do rzeczy, żeby modeluj dokąd, aż wszystko zamodelujesz, a podejmij eksperyment, bo on jest wtedy najtańszy. Ale czy tu tak możemy? Może ktoś ma inne spostrzeżenie. Proszę Państwa, sprowadziliśmy nasze zadanie, które miało charakter dynamiczny, procesu dynamicznego, do dwóch pozycji statycznych. Ta pozycja statyczna czym może być opisana? Może koleżanki z architektury wiedzą. No. Czemu się pani śmieje, pani nie jest z architektury? Tak? Nie. No. O, miłuj bliźniego swego i trzymaj się z dala od niego, jeżeli kochasz bardziej siebie samego. Dobrze, to jest takie... Dobra, ale to mi się wyrwało, przepraszam. Za daleko się zagalopowałem, nie jestem w domu. Dobrze, to czym możemy opisać? Momentem statycznym. Cóż to jest moment statyczny? Jest to wartość masy, która jest poza środkiem ciężkości naszego układu. Czyli w przypadku tego układu to jaki jest to moment? To jest masa poza środkiem ciężkości? W jakiej odległości? To ile wynosi moment statyczny? M razy L. OK? Dobrze? A teraz dla tego układu odnośnie tego środka ciężkości, bo to x się przesunęło względem tego środka ciężkości. Ile wynosi? M plus M razy x, koleżanka mi tu powiedziała. Tak jest. O, jest. Super. Powiedziało się, zrobiło się. Pani ma moc stwórcy. Dobrze. Teraz zgodnie z zasadą zachowania momentów, momenty przed i po muszą się sobie równać. Z życia też momenty były. Odpowiadają były. No to równają się te momenty, to naciśnijmy i z tego wyznaczamy nasze x. Popatrzcie, jaki wspaniały model matematyczny, jak prosty, a tak wydawało się, będzie to trudne. Czy potrafimy to zmierzyć? No x potrafimy, masę potrafimy, model metrologiczny nie ma najmniejszego kłopotu. Teraz jak porównamy te dwa przykłady, to wiemy, w pierwszym był kłopot z modelem fizycznym, ale w drugim był kłopot z modelem matematycznym. Zgoda? Więc widzimy, jak trudno jest w tych wszystkich procesach poznawczych, tego procesu poznawczego, być szczęśliwym, jeżeli nam się uda model fizyczny zobaczyć, nie widząc, jaki będzie model matematyczny i tak dalej, i tak dalej. Czy interesuje Was to? Następny przykład można dać? Będzie większy czat jak dotychczas. Można? No to przejdźmy do następnego przykładu. Proszę Państwa, mamy, wyobraźmy sobie, miotłę w domu. Panowie sprzątają. Też. I stoi taki drążek przy ścianie. Oparty o ścianę, wprowadzamy w równowagi chwiejnej siłą F1, czyli tak troszeczkę wychylimy. Suwa on się bez starcia między dwoma płaszczyznami, tak jak na rysunku. W jakiej odległości od ściany upadnie koniec drążka? No ten drążek prawdopodobnie się zsunie. Popatrzmy. Suwa się. O. Widzicie? Puch. I pytanie jest, w jakiej odległości ten drążek upadnie o ścianę? Jak która? Nie, to bez znaczenia. To jest minimalna siła wyprowadzająca tylko ze stanu równowagi. Czyli to jest tylko poruszenie bez działania siły. Tylko żeby wyprowadzić ze stanu równowagi, żeby zaczął się ten proces posuwania się, przesuwania się po dwóch ścianach. Proszę Państwa, tu jest pewne zjawisko dość trudne, bo, no ale czy ma ktoś jakąś koncepcję rozwiązania tego, czy coś zauważa, czy czegoś się trzeba tutaj złapać, żeby to zadanie w jakiś sposób rozwiązać? Proszę. No, no. No na pewno tak. Ten sam kij o tej samej długości będzie w tej samej odległości spadał. Zawsze? Tak, tak.
a w żadnej odległości. To jest narysowana siła w sensie idealizacji, że wyprowadzamy ze stanu równowagi. No, nie ma znaczenia, bo to chodzi o to, żeby tylko wyprowadzić z równowagi drąży. Tak jest, dosłownie. Proszę. Na pewno. Bardzo ładnie to pani zauważyła. Właśnie tego się trzeba złapać, że przesuwający się drążek powoduje, że nasz środek ciężkości na tego drążka przemieszcza się. I teraz jest pytanie, po jakim torze on się przemieszcza? Czy ktoś potrafi ten tor określić, wyobrazić sobie? No to słyszę parabola. Kto po innym torze widzi? Po czym? Po drugiego stopnia, tak? Trzeciego aż. Nie, no jak wielomiany student ma aproksymować, to wali od razu, ile kalkulator da, 10 stopień, nie? Puch, niech liczy i tak nic z tego nie wyjdzie. No. No dobrze, ale złapmy się tego środka ciężkości. Ups. Nie trafiłem w środek ciężkości schodu. Rozsypałem się. Tak zwane wspomagacze mi wypadły. Mnie nie. No, patrzymy. To może dalej. Wyobraźmy sobie, że jest małe tarcie między ścianami. O, jest tarcie. Czyli widzimy, że jeżeli jest tarcie, to nasz środek ciężkości porusza się po okręgu. Zgoda? Dobrze. To teraz przejdźmy jeszcze dalej. Czyli nasz środek ciężkości porusza się po okręgu. Ale to gdy jest tarcie. Czyli nie po hiperboli, tak intuicyjnie byśmy wyczuwali. Popatrzmy dalej. I tu mamy rzeczywisty środek przemieszczania się środka ciężkości. I patrzmy, co się dzieje. Nasz drążek do jakiegoś momentu i jego środek ciężkości porusza się po okręgu. W pewnej odległości tu ten punkt odrywa się jak gdyby od tego okręgu i spada po innym torze. Rozumiemy to? I teraz popatrzmy, czy to zjawisko nie jest analogiczne do zjawiska, kiedy mamy na okręgu kuleczkę i skupioną masę całego naszego drążka w postaci punktu, czyli tej kuleczki, i mamy rozkład tychże wielkości fizycznych, czyli sił, które postępują po ruchu po okręgu. I w tym momencie kończy się ruch po okręgu, a zaczyna się rzut ukośny w dół. Zgoda? Tak? Teraz już pani wszystko wyjaśniło? Ach, to wspaniale. No, dobrze? I teraz, no co? To teraz tylko liczyć, starać się to zadanie rozwiązać w ten sposób, że od tego momentu starać się pokazać, jak wygląda sytuacja, kiedy ta kuleczka się oderwie. Tak? No to popatrz. Rozwiążmy to zadanie. Znając ruch środka ciężkości drążka, że to zagadnienie sprowadza się do tego ruchu. I teraz widzimy, że nasz poruszająca się powierzchni kula o promieniu R, jest ona załóżmy 1,5 metra do chwili, no i tak dalej, i tak dalej. I przejdźmy dalej. Możemy zapisać następujące równania. No to prześledźmy te równania spokojnie, żebyśmy sobie to przyswoili. Mamy. I możemy dalej. Czy my robimy przerwę, proszę państwa, czy bez przerwy? Bez przerwy, tak? Wytrzymacie. Nie? Bez przerwy. Większość jest bez. Ten z grawitacją to... A z jakiego pan jest wydziału? Ale skrótem niech pan nie mówi, bo
To już dziekan pana namierzył. Proszę? Ale czego się pan spodziewa nagrody? No nagrody. No. Aktywny student od samego początku wykładu. Dobrze, to patrzymy dalej. Mamy. I teraz dalej rozwiązujemy to. Podstawiamy teraz na, porównujemy nasze energie. Tu wyznaczamy tą wielkość. Mamy dwa równania, pierwsze i drugie. Porównujemy te równania. Widzimy, że na wysokości H równe 1 trzecia promienia, czyli 0,5 metra, oderwie się nasza kuleczka, czyli nasz kij wtedy zmieni swój tor. No to patrzmy dalej, jak on wygląda. Pokazując tą drogę, którą przebył, wyrażoną w radianach, dla tej wartości otrzymujemy, że kąt alfa to jest 42 stopnie. Przy tym kącie nasza kulka oderwie się, czyli środek ciężkości naszej kijka zmieni swój tor. No i wyliczając to, widzimy, że osiąga wtedy prędkość V taką, czyli wyliczona dla tych wartości, które tutaj są. I możemy przejść dalej, że rozwiązujemy teraz rzut ukośny w dół, prawda? I z tychże wszystkich równań rozwiązujemy równanie kwadratowe. Jeden z pierwiastków nie ma sensu fizycznego, ponieważ jest liczbą ujemną. I otrzymujemy następujące równanie, że odległość końca drążka od ściany wynosi dx równe 0,7 metra. Proszę Państwa, ja myślę, że tego typu przykładów można by generować bardzo dużo. Celem tychże trzech przykładów moich było uzmysłowienie Państwu, że ta konstrukcja tego procesu poznawczego, który jest tworem myślowym, buduje, rośnie w naszym umyśle. To jest ta umiejętność wyodrębnienia wielkości fizycznych, umiejętność zapisania tych wielkości miejsc fizycznych w postaci równania matematycznego i umiejętność wyodrębnienia wielkości fizycznych, które potrafimy zmierzyć jako model metrologiczny w tym całym procesie. Proszę Państwa, wiadomo jest, że w tej chwili człowiek już nie mierzy wielkości, do których ma stworzony wzorzec. Kiedyś był, żeby zmierzyć coś poprawnie, trzeba było mieć wzorzec wielkości mierzonej. W tej chwili mierzymy wiele wielkości pośrednich, to znaczy wielkości, które wyznaczamy z równań matematycznych, mierząc inne wielkości w tym równaniu. Rozumiemy. Czy właściwie człowiek w tej chwili posługuje się złożonymi pomiarami, takimi, gdzie wielkość końcowa jest wyznaczana z rozbudowanego modelu matematycznego. I jak sami Państwo wiecie, w swoim, że tak powiem, bytowaniu na studiach wytworzycie te modele. Staracie się je bardzo doskonalić, przepisujecie je w postaci programów symulacyjnych tworów, które weryfikujecie potem jako eksperyment w sensie programowym i tak dalej. Tak jest? I widzimy, że ten model staramy się doskonalić, ponieważ mamy tego świadomość, że przeprowadzenie eksperymentu byłoby bardzo kosztowne, a niekiedy wręcz niemożliwe we wszystkich warunkach. Jeżeli popatrzymy na badania na świecie, część badań, które są robione, przeprowadzają olbrzymie laboratoria, które są finansowane przez wiele państw, ponieważ jednego państwa nie stać by było na tego typu eksperymenty. Prawda? Przyspieszacie cząstek, znamy? Proszę? Szwajcarii, tak. Cieszymy się, że nasi studenci jako elektronicy budują tam detektory paskowe, uczestniczą w tym całym cyklu badań i jest bardzo dużo osób, które tam z Polski pracują. To szczyci, to jest zaszczytna rzecz, że tak jest. I miejmy świadomość, że ta złożoność modeli matematycznych, ona nas może przerastać, ale również, że tak powiem, narzędzia do modelowania są coraz lepsze. Coraz szybsze komputery, wydolniejsze, sprawdzanie tych, weryfikacja obliczeń komputerowych szybsza, łatwiejsza, z podwójną precyzją liczenia i tak dalej, i tak dalej. I ja myślę, że można by było za taką tezę postawić, że zamodeluj dokąd się da, a potem podejmij decyzję o eksperymencie. Czy można coś takiego postawić tezę? No bo jaki jest sens mierzyć coś, jeżeli to jest oczywiste, prawda? Na przykład wyznaczyć rezystancję poprzez mierzenie napięcia i prądu, tak?
Czy jest konieczność od razu badania eksperymentu, czy wystarczy taka świadomość, że tak jest? Jest? Tak. Dobrze. Czyli widzimy, że do modelowania, i tu mi się taka anegdota przypomina. Przychodzi do sklepu z pasmanterią młoda dama. Zwraca się do starszego sprzedawcy. Drogi panie, proszę mi dobrać materiał na suknię, na koszulę nocną 50 metrów. Starszy pan popatrzył 50 metrów na koszulę nocną i mówi, ależ droga pani, po co aż tyle metrów na jedną koszulę? Niech pani sobie kupi 5 metrów każdego innego materiału. To jest 10 koszul nocnych. 10 dni inaczej atrakcyjna. Nie 50 metrów. I ta dyskusja przeciąga się praktycznie w nieskończoność. Starszy pan doświadczony nalega, żeby jednak kupiła mniej na tą suknię, na tą koszulę. Ona twardo nie. No on mówi wreszcie załamany, ale droga pani, dlaczego się pani tak upiera? On mówi, moje życie jest bardziej złożone niż pan przypuszcza. A co? Ja, proszę pana, wychodzę za mąż za naukowca. I problem nie polega na tym, żeby jak najszybciej dotrzeć do celu, tylko żeby droga była zawita, trudna. To tyle anegdot, jeżeli chodzi o złożoność modelowania. Proszę państwa, przejdźmy dalej. Następną częścią, którą chcę państwu uświadomić, to to, że w naukach przyrodniczych każda postawiona hipoteza, którą potrafimy zweryfikować, staje się prawem. To jest naturalne. Jeżeli my coś zweryfikujemy doświadczalnie, tak jak teorię względności, która jest już zweryfikowana doświadczalnie, jest prawem. Tego się trzymajmy. I teraz, proszę państwa, chcę pokazać, że sposobów weryfikacji można by znaleźć dwie. Metody dedukcyjne i indukcyjne. Dedukcyjne to te, które wykorzystują logikę naszego postępowania, czyli korzystają z intelektu naszego, z takiej doskonałości matematycznej naszej. I indukcyjne, gdzie tworzymy eksperyment i budujemy eksperyment, weryfikujemy doświadczenie. Jest takie pytanie, która z tych metod jest lepsza? Nie można określić, która jest lepsza. Na pewno tańsza jest dedukcyjna, ponieważ zaprząta ona i nasz umysł, i naszą inteligencję. Indukcyjna wymaga niekiedy potwornie drogiego eksperymentu. Nie zawsze nas na niego stać. A drugie, wiemy, że każda hipoteza postawiona, zweryfikowana doświadczalnie, czyli indukcyjnie, może być prawem. Czyli ta weryfikacja jest wręcz koniecznością kiedyś, ale żeby nie popełniać błędu źle mierzonych wielkości, musimy naszą dedukcję, czyli ten rozbudować nasz model praktycznie do perfekcji. Myślę, że te dwie metody powinny się ze sobą łączyć. I w waszym życiu życzę wam, żebyście się posługiwali metodami dedukcyjnymi i indukcyjnymi. I teraz chcę pokazać następną rzecz, przy złożoności uzupełnianie się tych metod stają się, budują nam, że tak powiem, narzędzia realnego poznania. I teraz, proszę państwa, mamy taki schemat. Metody realnego poznania dzielą się na metody dedukcyjne i indukcyjne. I obecnie należy je ze sobą łączyć. Po bezwzględnej dedukcji budujemy rozbudowany model matematyczny danego zjawiska, weryfikując go prostszym eksperymentem lub bardzo złożonym, ale mając pewność, że jest to ostateczne, że eksperyment będzie poprawny. I teraz z historycznych uwarunkowań chcę państwu pokazać mianowicie następującą rzecz. Wrócić do Plancka, do człowieka, który jest twórcą, jednym z twórców mechaniki kwantowej. To dwa słowa o nim. Człowiek, który bardzo dużo wniósł do nauki swoim, że tak powiem, osiągnięciami, ale chcę wrócić do prawa Plancka, które będzie podstawą dla mnie do pokazania wam, że pewne dwa prawa, które w historii nauki zostały udowodnione indukcyjnie, czyli eksperymentalnie, można je wyprowadzić poprzez czystą dedukcję, a myślę, że wy jesteście po pierwszym stopniu, na drugim stopniu,
tak? To na pewno zrównania z matematycznymi uwarunkowaniami analizy matematycznej radzicie sobie perfekt. Tak jak student trzeciego roku, czwartego już roku całkuje i różniczkuje, to w zawrót głowy prowadzących wprawia. Dobrze powiedziałem? Czad. Walnął znowu czadem. Proszę Państwa, i teraz przejdźmy. Będę starał się pokazać dwa prawa. Prawo Boltzmana, które dotyczy promieniowania ciała doskonale czarnego, czyli jest to całkowita energia, która jest wypromieniowana przez całe doskonale czarne. Ale zanim do tego dojdziemy, to popatrzmy na nasze równanie Plancka. Ono już jest kompletne. Był taki moment, że ono zostało uzupełnione, ponieważ była tak zwana katastrofa w nadfiolecie, była nieciągłość tej krzywej, ale w tej chwili jest to perfekcyjnie dobrane prawo, które spełnia się dla prawa ciała doskonale czarnego. Mamy przykłady właśnie Plancka dla różnych uwarunkowań temperaturowych i te odpowiednie długości promieniowania. Proszę Państwa, przejdźmy do prawa Boltzmana. Ile mamy czasu? Jeszcze 10 minut, tak? 15, to gonimy. Proszę Państwa, jeżeli ja mam określić całkowitą energię ciała doskonale czarnego, to mam podstawowe zadanie: scałkuj promieniowanie ciała doskonale czarnego po całym paśmie, po całym widmie tego promieniowania. Jeżeli ja mam promieniowanie ciała doskonale czarnego zapisane równaniem Plancka, to po prostu ja biorę i całkuję równanie Plancka. Czy to jest trudne? No nie jest to łatwe, ale popatrzcie, jak to można zrobić. Dokonuję pewnych przekształceń i dokonuję całkowania tego prawa Plancka. Całkowite natężenie wyraża się następującym wzorem. No i dokonuję tego całkowania. No jest to monstrualne przekształcenia. Dochodzę do bardzo trudnej całki, mianowicie do tego dziwnego tu wyrażenia. Ale nie przeraża mnie to i całkuję dalej, robię te operacje matematyczne, znajdując, że ta całka jest zawsze, bez względu na wartość x, ma ten wymiar. Jeżeli to znajduję, podstawiam pod to i wyznaczam. I nasze dwie stałe czasy, stałe, które tam wystąpiły, C1, C2 plus to, czyli ta wielkość, o te dwie wielkości razem bez tej temperatury do czwartej, to jest nic innego jak wyliczona stała Boltzmana. Boltzmann to prawo poprzez wielokrotny eksperyment udowodnił, że tak jest. Teraz mamy przykład, że całkując po całym widmie ciała doskonale czarnego, możemy wyznaczyć prawo Boltzmana. Trud Boltzmana był niesamowity. Jeżeli poczytamy historię Boltzmana, a Państwo będziecie w Wiedniu, pójdziecie na cmentarz wiedeński, jest jego grób. Na tym grobie łatwo go znaleźć, bo jest to prawo Plancka napisane. Żona i córka Boltzmana, nie Plancka, Boltzmana, chciały go oderwać od pracy, bo on cały czas siedział w pracy. No więc postanowiły, że go wyrwą z pracy, wywiozą do Wiednia, pójdą na operę. No i tak się stało, ale Plank nie wytrzymał bez pracy i popełnił samobójstwo. To tak jest. Także, panie drogie, wychodzę za naukowca. Jedzenie dozować, ale bycie w pracy też. Cisza taka została, wszystkie wychodzicie za naukowców? Ale czad. Mamy prawo Boltzmana. Prawo wina mówi nam o czym? Że w przypadku ciała doskonale czarnego wraz ze zmianą temperatury przesuwa się nam maksimum promieniowania, czyli nasza krzywa Plancka się przesuwa, tak? No to teraz popatrzmy, co zrobić. Jeżeli ja mam zmierzyć zmienność funkcji, to co? Najlepiej ją zróżniczkować, tak? Znaleźć ekstremum, przyrównać do zera i zobaczyć. No i nic innego jak to prawo Plancka po prostu różniczkuje. O, robię to w ten sposób. Przyrównuję do zera i liczę. Dzieląc to przez takie wyrażenie, dostajemy takie równanie.
i następnie dalej wyliczam to, podstawiając, że ta wartość zawsze bez względu na x jest równa 5. Prawda? Mamy, rozwiązuję takie zadanie, czyli mam maksimum promieniowania przypada nam na stałą podzielone przez przez temperaturę bezwzględną wyrażoną w stopniach Kelwina. Otrzymuję prawo Wiena, które również Wien udowodnił poprzez wielokrotny eksperyment. Proszę Państwa, jeżeli sami zauważycie w swoim dalszym bytowaniu w nauce, prawo ciała doskonale czarnego będzie coraz bardziej aktualnie wykorzystywane w różnych uwarunkowaniach. Jako prosty przykład chciałem zaproponować Wam pomiar temperatury Słońca. Czy ktoś jakąś metodologię z Państwa by powiedział, jak zmierzyć temperaturę Słońca? No. Proszę. A nie, Pan tylko poprawił rękę, tak? Ma jakąś ktoś koncepcję? Na kiedyś takie pytanie studenci mi odpowiedzieli, no, że to by się zbudowało drabinę i termometrem w Słońce, no i ten ostatni odczytuje i wie, nie? I proszę Państwa, nie było kłopotu z budowaniem niesamowicie wysokiej drabiny i znalezienie kogoś odważnego, który będzie ostatnim na tej drabinie. Nie było. Wiecie, jaki był kłopot? Stwierdzili, czy w ciągu dnia, kiedy Słońce zgaśnie, zdążą. To był numer i to był czwarty rok studiów. Wyszedłem, jakbym został przetrącony przez drabinę, która się wywróciła. Proszę? Ale wyobraźnia ludzka jest, nie? Nieważne, że się poparzy, ale nie zdążą, kiedy się zaświeciło i kiedy zgaśnie. Czyli ktoś, jakiś franek musi wyłączyć Słońce, przestaje świecić. Podobało mi się to. To jest zgłębiona wiedza astronomiczna. Kopernik na pewno miał delirium i tak dalej. Proszę Państwa, no to tak to jest. No to co, zaproponuję Państwu takie zadanie. Określ temperaturę Słońca, dokonając pomiaru energii słonecznej w ciągu jednej minuty na jednym centymetrze powierzchni Ziemi. Odległość Ziemi od Słońca tyle, promień Słońca tyle. No i popatrzcie, korzystam z prawa ciała doskonale czarnego. Całkowita energia napromieniowania tej powierzchni jednostki, w czasie wyliczam, mam. Jest, jest. Popatrz, nie trzeba drabiny, trzeba troszeczkę pomyśleć, prosty wzór. Kończąc, życzę Wam Państwu, żeby ten schemat procesu poznawczego w Waszych umysłach zaistniał. Nie wiem, czy się udało go wprowadzić całkowicie tymi przykładami, ale starajcie się również w życiu, kupując suknię, z tego prawa korzystać, to znaczy z tego procesu poznawczego. Czy tak ten kolor sukni odpowiada, czy długość jest odpowiednia, czy Was stać na to i ta weryfikacja poprzez te modele pozwoli Wam odnieść w przyszłości sukces. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Pierwszy raz w życiu miałem tak liczebne audytorium i tu w tym miejscu szapobak, chylę czoło przed władzami Waszej uczelni, że mnie zaprosiła na ten wykład w osobach rektora, w osobach dziekana Wydziału Elektroniki, bo to oni byli inicjatorami tego mojego wykładu. Postaram się również w przyszłości dokonać jakiegoś innego wykładu, może bardziej humanistycznego. Jeżeli będzie z Waszej strony taka potrzeba, to ja przyjadę. Dajmy sobie czas, może roku. Dobrze? Dziękuję serdecznie i życzę Wam wszystkiego dobrego w edukacji i w zdobywaniu wiedzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.